Kurczę, to nie wygląda naturalnie. Dla mnie spoko. Nie, nie może być. To wygląda za bardzo oczywiście. Musimy tegoś ukryć. Chcesz porzucać parę liści? Zdobywasz liście. I zdobywasz liście pewnie, co? Tak. Potrzebujesz jeszcze trochę liści. Skąd chciałem wziąć liście? O, tam ich nie widziałem. Pewnie jeszcze gdzieś tu są, co? Ej, no już tu liści nie widzę. Tak, wygląda o wiele lepiej, nie? I tak wszystko rozwieje wiatr. Czymś może to zabezpieczymy? Kamieniami? No dobra. Ale rozumiem, że muszę pojedynczo, okej. Niezły. Może napiszę na nim jej imię. Nie ma mowy. I tak bym tego nie zrobiła. Tylko żartuję. Co znowu? Nikt jej nie znajdzie. A jeżeli znajdą? To jeżeli wykopie ją pies policyjny. Słuchaj, daj sobie spokój. Nie mogę. Oczywiście, że możesz. Wiesz, że jak o czymś długo nie myślisz, to jest tak, jakby się w ogóle nie wydarzyło? Bo już o tym nie pamiętasz. Zapomnijmy o tym. Layli, muszę być pewny, że nikomu tego nie powiesz. Nikomu. Obiecaj mi, że to zostanie między nami. Właśnie mówiłam, żeby o tym zapomnieć. Jedno mówisz, drugie robisz. Obiecaj mi, że tym razem będziesz trzymała buzię na kłódkę. Obiecuję. I nikomu o tym nie powiem. Nie będę nawet mówiła jej imienia. A jak ona się w ogóle nazywała? Już, będzie dobrze. Żartuję. Wszystko im powiem. Jeżeli nie będziesz się słuchał, wszyscy się o tym dowiedzą. Kto się będzie z tobą bawił, gdy ja będę w więzieniu? Będę pisać ci listy. Nie odczytam twojego kijowego pisma. No to lepiej się słuchaj. Bo inaczej będziesz całkiem sam w więzieniu. O, teraz jestem dla ciebie najważniejsza. Już byłaś, Layli. Nie kłam. Nie kłamie. Chyba. Nieważne. Od teraz tylko ty i ja. Nikt inny nie będzie cię lubił. Bo jesteś zły. Jesteś złą osobą, Andy. Ale nikomu nie powiem. Oczywiście, że nie. Jakbyś miała problemy. No i co? I tak mnie nikt nie lubi. Ale to dobrze. Bo będziesz ze mną. Boże. Ty głupia dziewczyno, ja cały czas byłem z tobą. Nic by się nie stało, gdybyś po prostu... Wiem, że mnie nie lubisz. Andy, wiem o tym. Ale nie ma to znaczenia, bo teraz ciebie też nikt nie będzie lubił. Więc na zawsze bądźmy przyjaciółmi, dobra? Bądź moim przyjacielem, bo inaczej... Będę tym, czego tylko chcesz. Serio? No to teraz zawsze bądźmy razem. Miałeś miliony rzeczy, które chciałeś powiedzieć tej parszywej kreaturze. Ale nic nie powiedziałeś. Mija parę dni. Będziesz jadł tego loda? Nie. Zjedz sobie. Serio? Ostatnio nie mam apetytu. Nom, nom. Czemu oni dodają ten dżem do lodów? Jest taki ohydny. Chciałbyś mieć zdolność do przyjmowania się tym. Ktoś cię o coś ostatnio pytał? Ja. Wychowawczyni pytała o nią całą klasę. Nawet przyszli panowie policjanci. I powiedziałaś coś? Nie. Tylko spytałem się Julki, czy ktoś miał ją odwiedzić. Czemu? Bo ktoś powiedział jej mamie, że poszła do Julki się uczyć. Więc pomyślałam, że może powiedziała Julii, że tak naprawdę poszła się z tobą spotkać. No i co? Nie wiem, bo nie chciałam zadawać takiego dziwnego pytania. Ale Julka powiedziała, że tamtego dnia była w odwiedzinach urodziny. Twoje obietnice chuja znaczą. A? Czemu taki dla mnie jesteś? Jesteś jeszcze gorszy niż ostatnio.
Oddałem ci mojego loda, a i tak jestem dla ciebie zły? A, czekaj, już wiem. Nadal tęsknisz za tą suką. No i znowu to samo. Ona nie żyje, a ty dalej jej chcesz, nie? Zawsze tak to się kończy. Co za łajza. Założę się, że umarła celowo. Potrzebuję noża. A ty gdzie idziesz? Tam. Ja wiem, gdzie on idzie. Idzie cię zabić. Podnosisz nóż ze zlewu i lekko go obmywasz. Zdobywasz nóż. Idziemy do Leili. Po co ci nóż? Przez chwilę rozmyślasz o tym, czy nie lepiej byłoby się jej pozbyć. Złożę z tobą przysięgę krwi. Ale w zamian coś będziesz musiała mi obiecać. Okej. Ty nikomu o tym nie powiesz, a ja zawsze będę z tobą. A jeżeli powiem? Domyśl się. Ha, i tak byś niczego nie zrobił. Jeśli tak zrujnujesz mi życie, to czemu miałbym utrzymywać pozory? Tak naprawdę to robię to dla ciebie. No to co się stanie, jeżeli to ty złamiesz przysięgę? Nie złamię, jak ty jej nie złamiesz. Nie wierzę ci. Leili, jesteś żałosną i odrażającą istotą, która wpełzła w każdy aspekt mojego życia. I za to w moim sercu zawsze będzie ten zgniły, spleśniały kawałek dla ciebie. Myśl o tym jak chcesz. Dobra, rozumiem, ale jeju. Ała, delikatnie, debilu. Jak można kogoś delikatnie pociąć? Lepszy mężczyzna by wiedział. Dobra. Przez to na zawsze będzie trzymała gębę na kłódkę. Dopóki to on będzie miał zamknięte oczy. Żadna idiotka już cię nie pokusi. Teraz jesteśmy tylko my. Powiedziałem, że będę przy tobie. Nic nie mówiłem, że nie będzie innych. Czekaj, nie! Chcę zmienić warunki. Za późno. Obietnica to obietnica. Andy, to nie fair. No nie bądź taka. Przecież zawsze będziesz moim priorytetem. To nie wystarczy. Czemu nie możesz po prostu... zabić naszych rodziców? Czekaj. Ona tego nie powiedziała. Zrób to dla twojej ukochanej siostrzyczki. Wiem, że chcesz. Zabij ich, żeby się pozbyć problemów. Zabij ich, żeby coś poczuć. Zabij ich dla jedzenia. Zabij ich, żeby uniknąć tego, co z tobą zrobię, kiedy tego nie zrobisz. Co to miało kurna znaczyć? Zobacz, kto wstał. Dzień dobry. A to suka jedna, kurde, no. Albo w sobie dobrej nocy, jeszcze jest ciemno. Czego chcesz ty noc na sowo? Zrobić z nich ofiarę? Teraz? Teraz, dopóki śpią. Przygotujemy rytuał. Dałam ci wystarczająco czasu, żeby to wszystko przemyśleć, ale nie skorzystałeś. Więc teraz zrobimy tak, jak ja chcę. Okej. Ojej, poszło łatwiej niż myślałam. Witam z powrotem, Andy. To nie tak. W sumie racja. Mogą nas sprzedać policji. O tym to ja wiedziałem jeszcze zanim uciekliśmy. Nie wiem czemu o tym nie myślałem, kiedy z nim gadałem. Bo tak naprawdę jesteś małą, gumiastą pianką. Gdyby nie ja, to te wszystkie dziewczynki już by cię pozjadały. Hop. Co ty robisz? Demonstruję. Boże, ale ty jesteś kurwa głupia. Powinienem... Andrew? Ty jeszcze nie śpisz? Nie, a ty? Jutro masz pracę. Chciałam z tobą porozmawiać, bez Ashley. To nie jest dobra chwila. Wiem, że jest późno, ale to ważne. Przemyślałem to wszystko i zasługujesz na przeprosiny. Dobrze, nie musisz mi się tłumaczyć, jestem zmęczony.
Andrew, wiem, że jesteś zły, ale przynajmniej mnie wysłuchaj. Cała sprawa z Ashley. Aha. A tam. Nie przejmuj się malutką Ashley. Na litość boską. Oby to nie było to, o czym myślę. Aha, dobra. A co o tym myślisz? Skąd ty to... No i jak, mamo? Ashley, spokojnie. Dobrze wiesz, że jest pusty. W końcu sam go wystrzelałeś. Ale twoja mama chyba o tym nie wie. Ashley, odłóż to. Nic złego nie musi się stać. Zamknij się i idź. Idziemy do piwnicy. I niczego śmiesznego nie próbuj, bo strzelam. Andrew, znajdź mi jakąś linę. Zwiążę tę kurwę. I nie zabijaj taty. Nie potrzebowałeś doprecyzowania. Ja wiem, gdzie jest lina. A ktoś sobie śpi. Tam jest lina i inne wyposażenie. To chyba się nada. Starasz się odplątać linę od innych rzeczy. Kurwa. Nieźle, idioto. Synek? Co ty robisz? Przepraszam, muszę... Nie ma żadnego dobrego wytłumaczenia z tej sytuacji. A to, że chcesz związać mamę w piwnicy, też dobrze nie brzmi. Szukam sobie zabawki? O tak, to zadziała. Gdzie jest mama? Poszło coś wziąć z piwnicy. Wydaje mi się, że przydałaby się jej pomoc. Mój ojciec idzie pomóc mamie. Wybierz linę. Może się powiesisz? Kochanie, wszystko dobrze? Wyjmujesz swój tasak. No to idziemy się zabawić. To co się dzieje? Andrew, czy ty nie miałeś się masturbować? Po prostu idź na dół. Powolutku. Związujesz ojca liną, ale zauważasz ślady owej liny na jego rękach. Lepiej nie drąż tematu. Nie chcesz tego sobie wizualizować. No dobra. Nie ruszaj się, nie drżyj się, bo strzela ci łeb. Czemu to robisz? Gadać też nie pozwoliłam. Po prostu czekaj. Andrew, tylko patrzy, czy coś ma. Ma? Nie. A z ojcem? Z ojcem nie możemy. Matka tutaj często chodziła. Ocet. Ale ocet to chyba nie. A ty co tu robisz? Masz już coś, czym ją zwiążemy? Andrew, co? Szukam czegoś, czym ją zwiążemy. Tutaj gdzieś indziej. Nie rozmawiaj z nią. Odejdź od niej. Nawet na nią nie patrz. No bez przesady. Nie mogę ci ufać, że nie zeszkłą ci się oczy. Morda, Ashley. Dobra, pianko, idź i znajdź tą jebaną linę. A rozumiem, że dwie liny musimy. A może świecidełka? Zobacz światełka świąteczne. Związujesz mamę światełkami. Czyli tak teraz wygląda twoje życie. Dobra. Teraz pamiętasz, jak się robiło ten rytuł... Poczekaj. Mamo, jaki jest pin do karty? O to wam chodzi? O kasę? Odjebaliście takie coś dla paru groszy? Gdzie jest karta i jaki jest na niej pin? Torebce. Mówi ci pin, a ty go zapisujesz na kartce. Dobra, idę zobaczyć. Ashley, ty tu zostań i nic nie rób. To od nich zależy, co zrobię. Jeżeli okaże się, że to niepoprawny pin, a ty ich odstrzelisz, to co wtedy? Jak już mówiłam, to zależy od nich. Dobra. Zaraz wracam. Zaraz zobaczymy, czy to jest ten pin. Zdobywasz kartę kredytową. Ej, co ty tu robisz? Wracaj na dół. Nic nie zrobią. Wystarczy, że jedno zacznie się drzeć, a ten cały plan pójdzie się jebać. Nawet nie wiesz, jak człowiek potrafi się usłuchać, kiedy wycelowana jest w niego broń. Ta, to idź nią celuj. Ale... No dawaj, chyba taki był plan. Ja zaraz wrócę. Jesteś ze mną, nie? Złożymy ich w ofierze. Już ci nie mówiłem. No, ale często lubisz zmienić zdanie. Lej,
Kurwa. Zaufaj mi, Ashley. Robimy to. Jesteś najlepszy. Do zobaczenia. Ja. Do zobaczenia. Jesteś Ashley. Andrew pojechał wypłacić kasę, więc ty postanawiasz dokończyć rytuał. Albo to, co z niego pamiętasz. Krew, świeczki i kanibalizm. Runy, świeczki i krew. Muzyka, runy i książka. Były runy, świeczki i krew. Chyba. Muzyka też była. Ale to było to. Narysowałem runy krwią strażnika i postawiłem świeczki. Było tam narysowane takie kółko chyba też krwią. Dziękujesz sobie, będąc dumny ze swojej pamięci. Ja, coś takiego. Nie powinno być takie trudne. Najpierw potrzebujesz krwi. No to idziemy ich pomordować chyba, tak? Dwa worki pełne krwi siedzą na ziemi. Ale nie masz czym ich pociąć. Zaraz będą... to nie tu. To trochę niżej. Halo, halo! Zdobyłaś nóż kuchenny. Dobra, no tak. Potnę jedno z was, żeby zdobyć krew. A jeżeli któryś się wydrze, obydwoje tracicie głowy. Zrozumiano? Po prostu weźcie te pieniądze i nas zostawcie. Po co ci nasza krew? A, czyli teraz obchodzicie to, co robię? Nie zachowuj się, jakbym nie dała ci kurwa szansy, Ashley. To ty miałaś na mnie wywalone. Ale nawet wtedy zawsze byłam z wami, żeby was chronić. Aha, czyli tak jak wtedy, kiedy zostawiłaś nas w apartamencie na 3 miesiące. Tak się nami troszczyłaś. Dziękuję, mamusiu. Dobrze wiesz, o co mi kurna chodzi. Nikomu nie powiedziałam o tym, co wy z nią zrobiliście, małe zjeby. O czym ty teraz mówisz? Weź lekarstwa, proszę. Wiem, że ty i Andrew coś zrobiliście z tą dziewczyną z klasy. Od razu wiedziałam. Znaleźli ją niedaleko tego opuszczonego magazynu, w którym się bawiliście. Dobra tam. Gdybym was nie kochała, właśnie wtedy bym się was pozbyła. Jeżeli chodzi o rodzicielstwo, to jestem kurwa aniołem. Aniołem! No tak. Aniołem, stróżem sadystów podobnych do ciebie. Czy ty masz pojęcie, co by się z wami stało, gdyby się dowiedzieli? Dobra, aniołki. Teraz kogo powinno użyć jako dawcę krwi? Kogo potniesz? Potnij tatę. Niesz rękę taty. Hej! Tego w zdaniu nie drzeć się nie zrozumiałaś. Twoja matka chciałaby wydłubać ci oczy i wlać ci je do gardła. Jesteś taka szczęśliwa. Zdobywasz krew. Dobra, zobaczmy. Coś takiego... teraz patrzycie na artystę. Pyk, pyk, pyk. Chyba tu, w ten sposób. Kurwa, dużo tej krwi mi zajebała. Mamusiu, zobacz, narysowałam kółeczko. Czy ty wiesz, co to jest koło? Bo na pewno nie to. Jak śmiesz, ty zawsze... Nie, nie. Nie daj się. Świeczki, świeczki, świeczki. Świeczki gdzieś tu chyba były. Tu były. Było 4 świeczki. Pyk. Rytualik git. Dobra, tylko tyle świeczek miałam. Witamy. Andy, chodź się przytul. Masz limit na karcie? Mam? Masz. Mogłem płacić tylko trochę, zanim mnie wyrzuciło. Bardzo kurwa dobrze. Bycie wkurzającym jest najwidoczniej genetyczne. Ach tak? To teraz będziesz musiała go usunąć za pomocą linii obsługi klienta. Stawaj, idziesz dzwonić. Ashley, idź z nią do telefonu. Wyciągasz pistolet. Idziemy, mamusiu. No idziemy. Telefon był gdzieś tu. Macie szczęście, bo linia obsługi klienta właśnie się otworzyła. Ale i tak trzeba będzie czekać. Więc co robisz? Czekasz. Proszę czekać, jeden z naszych agentów niedługo z wami będzie.
Proszę czekać, jeden z naszych agentów niedługo z wami będzie. Proszę czekać, jeden z naszych agentów niedługo z wami będzie. Około 2000 lat później ktoś wreszcie odbiera telefon. Przepraszam, muszę się upewnić. Powiedziała pani, żeby kompletnie usunąć limit z karty? Tak właśnie powiedziałam. Wow, to bardzo ryzykowne. A jeżeli ktoś panią ukradnie? Dokładnie. A co gdyby ktoś mnie trzymał z zakładnikiem? Ha, ha, ha. No i proszę, już zrobione. Czymś jeszcze pani pomóc? Nie, w niczym. Zrozumiano. Życzymy miłego dnia, pani Graves. Teraz wracamy do piwnicy. I nawet sobie nie myśl, że nie widziałam tego, co chciałaś odwalić. To tylko taka pogawędka. Dobra, limitu już nie ma. Karta powinna być już wolna. Nie tak jak twoja matka, którą znowu przywiązujesz. Widzę, że zaczęłaś coś robić. Ale to chyba nie tak było, nie? Ja nie pamiętam, jak wyglądały te malutkie runy. Boże, ale masz wpływu pamięć. Ale w sumie tego się spodziewałem, więc ci je naszkicowałem. Czemu ich nie narysowałeś? Przecież masz dostęp do krwi. Bo może miałeś taki ważny powód, dla którego sama tego nie zrobiłaś. Dobra, fair. Daj mi tą kartę. Pójdę wypłacić resztę. Wolałbym cię nie puszczać na miasto o tej godzinie. Ale już świta. No tak, ale... no wiesz. Po prostu daj mi kartę. W sumie, czy na pewno mogę go tutaj z nimi zostawić? Kto wie, co oni mu nagadają. On i tak jest taki łatwowierny. Ashley? Zastanawiasz się, czy możesz zaufać Andrew z rodzicami. Zapisz grę. Zaufaj mu. Daj w końcu tę kartę. Zaraz wrócę. Zdobywasz kartę kredytową. Proszę, uważaj. Ja kiedyś nie uważałem? Czy ty kiedyś uważałaś? Zaraz jestem. Będzie dobrze. Nic nie zrobi, dopóki mam to coś do snów. Jesteś Andrew. Muzyki raczej nie będzie, ale runy możesz narysować. No to ona wzięła tą krew. Od ojca. Czy ona cię do tego zmusza? Nie. Zabijesz nas? Proszę cię, oczywiście, że nie. Przynajmniej w teorii. Więc co to za rytuały? Ona chce cię nastraszyć. Potem was zostawimy, dobra? Ciężko powiedzieć, czy ci ufa. To są te runy. Runy, to są pentagramy po prostu. Słuchaj, chciałem ci coś wcześniej powiedzieć. Szczerze, mam to gdzieś. Tu chodzi o Ashley. A konkretnie? Chciałem cię przeprosić. Przeprosić za to, że to ty zawsze musiałeś się nią zajmować. Zawaliłam. Nic się nie stało. Nawet nie wiesz, jak kiedyś było mi trudno. W moim wieku miałem już 7-latka i 5-latkę. Myślisz, że byłbyś w tym lepszy? Nie chcę wiedzieć. To nie jest wymówka, tylko wyjaśnienie. Zawsze cię kochałam, tylko zjebałam sprawę. Nie mów tak, kochanie. Daliśmy radę. Ha, daliśmy. Zobacz, co zaraz z nami zrobili. Tak czy siak, byłeś takim grzecznym dzieckiem, że myśleliśmy, że damy sobie radę z kolejnym. Nie myślałam, że Ashley będzie taka. Powiem wam szczerze, że nagrałem to na totalnym ryzyku pod tym względem, że zaraz muszę iść do pracy. Ona mówiła, że nie wiedziała, że Ashley będzie taka. Przepraszam, że to ty musiałeś się wychować. Myślałam, że razem się dogadywaliście, więc nie chciałam nic zmieniać. I za to przepraszam. To wszystko moja wina. Przepraszam. No, jest jak jest. Ale nie musi tak być. Dalej możemy to rozwiązać. Ach, tak? Jeśli chodzi o pieniądze, pomogę ci z pracą. Kochanie, zatrudniają w twojej firmie, prawda? Oczywiście. Wystarczy, że dobrze nagadam i masz pracę jak w banku. Ale uważaj, mają tam wiele trudnych klientów. Ale wiem, że sobie poradzisz. W końcu dałeś radę z Ashley. Co ty na to? Zapisz grę. Akceptuj. Ach.
Chciałbym móc powiedzieć tak. Naprawdę. Ale nie mogę. Utknąłem. Przecholernie utknąłem. Czy to przez karty zgonu? Widziałam, że je ruszaliście. To musiała być jakaś pomyłka. Możemy to rozwiązać. To tylko jeden z powodów, przez które utknąłem. Nie ma rzeczy, których nie da się naprawić, Andrew. Nie gniewam się. Wiem, że tego nie chcesz. Musisz tylko ją przekonać do tego, żeby oddała ci pistolet. Chuj w to. Muszę zapalić świeczki. No ale no... Tata nie ma nic do powiedzenia. Zawsze taki był. Zawsze skończył się tego, co mu kazano robić. W sumie tak jak ty. Cholera. Dam radę to rozwiązać. Wszystko będzie dobrze. Tylko Ashley musi przestać być taką bezlitosną pizdą. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Andrew? Zabierzesz jej ten pistolet, nie? Wróciłam! Super. Rytuał gotowy. Nie przywitasz się ze mną? Możesz już po prostu to przywołać. Coś nie tak? Tak, wszystko. Możesz? Jeju. Jesteś Ashley. Ahem. Halo, halo. Panie albo pani demonie? Przykro mi, że tym razem bez muzyki, ale wszystko inne jest tak, jak powinno. Nic się nie dzieje. A może zaśpiewam? Proszę nie. Demon pojawia się, żeby oszczędzić was od śpiewu Ashley. O! Czarna duszo. Co to kurwa jest? Tych dwóch. Ile krzyczą, ale demon zabiera im duszę. Ciekawe, czy coś powinnam czuć. Tak czy inaczej, muzyka nie była wymagana, żeby cię przywołać? Czemu musiała być ostatnim razem? Koło jest trudne do znalezienia. Dźwięk łatwiejszy. Ale ciebie to nie dotyczy, bo masz mój talizman. A propos. Mieliśmy umowę. Proszę naładować. Twoje coś znowu działa. Dzięki. Co? Dzień dobry. To brat. Tak, mój jedyny, ulubiony. Może nie jest przydatny ani lojalny, ale... W sumie nic. Nie wiem, czemu jeszcze się z nim trzymam. Rozumiem. Do zobaczenia, czarna duszo. Do czasu, gdy będziesz miała kolejną duszę. Dobrze, rozumiem, pa! Kur odchodzi. Też nie wiem, czemu się z tobą trzymam. Utknąłeś ze mną, pamiętasz? Już na zawsze. Przecholernie utknąłeś. A, gumowe ucho. Poza tym źle zrozumiałaś. Chodziło tu o naszą sytuację. Ja, pewnie. Ashley, nie ma znaczenia. Ashley, wybrałem ciebie. Nie chcę gadać. Ashley, mam to gdzieś. Co zrobimy z ciałami? Ashley, ja... Ciała, Andy, skup się. No tak, ciała. No niby to nie my ich zabiliśmy. Ale byłoby dla nas lepiej, gdyby myśleli, że zaginęli. Może pojechali gdzieś w chuj daleko? Kto wie. Za to, jeżeli otworzą śledztwo o morderstwie... Tak, no to ich zniknijmy. Ta, możemy zacząć od pociachania ich ciał. Nie możemy ich wrzucić do oceanu czy coś? Nie, Ashley. Muszą kompletnie zniknąć, a nie wypłynąć gdzieś na plaży. Okej, moi drodzy. Niestety, ale musieliśmy sobie zrobić przerwę. Ja w tamtym czasie musiałem niestety, ale pójść do pracy. Tak to zazwyczaj wygląda. I kończę niestety, ale tą serię 3 dni potem. Pamiętam dokładnie, co się działo, ale no niestety... Tutaj musieliście mieć lekką przerwę. Dodatkowo zauważyłem, że wiele osób chciało tłumaczenie. Moi drodzy, ja je znalazłem na grupie Steam. Niestety, ale w komentarzach nie mogę linkować żadnych... W komentarzach nie mogę nic linkować, prawda, jeżeli chodzi o to. Więc ja po prostu teraz wyświetlam wam adres linku. Ewentualnie znajdziecie go gdzieś w opisie.
Więc sprawdźcie sobie to oczywiście i w razie czego ściągnijcie. Instalacja tego spolszczenia jest dosyć banalna, bo tak naprawdę wrzuca się go tylko i wyłącznie do folderu głównego z grą, więc mówię, to nie jest jakoś skomplikowane, potem wybieracie sobie to oczywiście w opcjach i macie spolszczenie. Dobra, ale bez przedłużania, bo ja już tutaj sobie oczywiście gadam i gadam, a zobaczmy, co się dalej dzieje z historią. Jakby to zrobić? Nie możemy nam bałaganić. A masz odpływ. A, racja. Andrew odwiązuje matkę, ale przestaje. Czekaj, co? Co jest? Tata oddycha. Upewniasz się i faktycznie, jego klatka piersiowa lekko się porusza. A, oddycha. Mama też. Próbujesz wiele rzeczy, ale nic nie budzi twoich rodziców. Ale żyją. Serca biją, a płuca oddychają. Boże, co jest? Może jak stracisz duszę, zamieniasz się w warzywo? To niemożliwe. Kultysta umarł, strażnik też. A sprawdzałeś? Ja też nie. Po prostu zacząłem ciachać. Nie, nie, nie. Proszę, nie mów, że on jeszcze żył, kiedy mógł. Czego ty się kurwa śmiejesz? Dobra, już. Pewnie i tak zmarł przez utratę krwi. A jak nie, to pewnie pomogłeś mu urywając mu nogę. Głowę, przepraszam, nie nogę. Z nimi też tak zrobimy. Zacznij ciąć. Nie, to wszystko zmienia. Chcesz ich tak zostawić? Nie odzyskają swoich duszy. A jeśli chcesz ich tu zagłodzić, to jestem za. Nie byłoby to poetyczne? Podobałoby ci się? Nie wiem. Daj pomyśleć. No bez jaj. Gdzie ty idziesz? Hej, Andrew, patrz. Co? What? Ojca też. Co ty robisz? No i po problemie. Po problemie. Teraz powiedz mi o tym, jak to zawsze ty dostajesz brudną robotę. Będzie miał problem. Na pewno tak będzie. Zawsze tak jest. Ale na pewno jest mu lepiej. Tak czy inaczej. Ciągnijcie swoich bezdusznych i martwych rodziców pod prysznic. Moim zdaniem troszeczkę głupio zrobiliście teraz, bo w teorii mogli ich zostawić nawet na łóżkach. Nie wiem, poczekać aż sami umrą. Przecież wtedy nie ma śladów ani nic, kurde. A teraz zabili i mają problem. Lipa. Dobra, ja będę ciął, a ty odprowadzaj krew do tego odpływu słuchawką. Dobra. Ej, 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 co ty robisz? Stop! Przestań, wylewa się! Co do cholery? O, fuj! Super. Odpływ się zapchał. Do tego jest przykręcony. Potrzebuje śrubokręta. I dalej. Ja ci coś znajdę, żeby to odetkać. To co my możemy znaleźć, żeby to odetkać? Zdobywasz ocet. No, w sumie logiczne. Jeszcze musimy sodę oczyszczoną ogarnąć. Sody to pewnie nie będzie. O, zobacz, szybokręt. Żeby tylko tyle? Zresztą, jak ty to niby zrobisz? Najpierw odkręcimy kratkę, a potem wsypiemy proszek do pieczenia i zalejemy octem. Ja znam wersję z sodą oczyszczoną, którą w sumie nieraz stosowałem nawet. Zatkane takie rzeczy. Dobra, proszek do pieczenia raczej w kuchni, prawda? Na logikę. Zobacz brudne szafki. Zdobywasz proczek do pieczenia. Proczek. Czy ja powiedziałem proczek? Jezu, wiecie co? Jest godzina 11:25, a w sumie niedawno wstałem. Ale tak to jest, jak się siedzi do 3:30. I potem się wstaje o godzinie 10:00. No ale to norma. Więc ja jeszcze jestem taki, wiecie, przyjebany jak papa do dachu. Andrew odkręca kratkę. Do środka wsypujesz proczek do pieczenia. Wsypujesz trochę proszku do pieczenia i zalewasz octem. Coś tam się dzieje, ale odpływ dalej jest zatkany.
No cóż, próbowaliśmy. Przyniosę ci rękawiczki. Czyli to ja będę musiał tam wkładać rękę i to wyciągać? Oczywiście. Ja jestem tylko piękną panią. Nie mogę wykonywać roboty mężczyzny. Dobra. Znajdź mi te rękawiczki. Tutaj są. Zdobywasz gumiane rękawiczki. Nie powinny być gumowe? Proszę bardzo. Miłej zabawy. Dajesz Andrew rękawiczki. Wyjmuję chuj wie co z odpływu. Chuj wie co się nie kończy. O Boże, ohydne. Zaraz chyba będę wymiotować. Nie pomagasz. Kurwa, jak zadzikałaś rodziców, to nie żygałaś. Ale to jest kurwa ohydne, Andy. Andy nic nie odpowiada. Dobrze, dobrze. Przyzwyczaja się. Ale trochę się martwisz. Kompletnym brakiem reakcji. Odpływ czysty. Skończmy to już. Ty i twój brat rozczłonkowujecie waszych rodziców. I ich patroszycie. I dekapitujecie. Ale zabawa. What? Ale wy jesteście pierdolnięci. Jakieś przemyślenia? Nawet gdybym je miał, mógłbym ci o nich powiedzieć? Oczywiście. Mi możesz wszystko powiedzieć. Wszystko, czego chcę, żebyś używał przeciwko mnie. Używała, przepraszam. Kocham cię, Andy. Kocham cię, kocham cię, kocham cię. Przepraszam za wcześniej. Zapomniałam, jakie to dla ciebie trudne. Jest okej. Wcale nie jest. Mów. Nie mam ci nic do powiedzenia. Andrew kontynuuje ciachanie waszych rodziców. I po raz pierwszy nie masz pojęcia, o czym teraz myśli. Więc co teraz z tym zrobimy? Wszystkiego się pozbędziemy. No raczej. Ale jak? Użyjemy tego, co jest w domu. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, czego możemy użyć. No nie wiem, jakiś kwas zróbmy? Zdobywasz głowę. O. Zdobywasz tułów razy dwa. Zbierasz wszystkie kończyny. Dużo tego jest. No, 8 sztuk powinno być. Zdobywasz głowę. I narządy wewnętrzne. Kurwa, pojemni jesteście. Puśćmy to w toalecie. Nie da się. Nie da się. Łóżmy ich w łóżku i powiedzmy, że tak się samo stało. Albo upieszmy ich. Właśnie, co by się stało, jakby uprać flaki. Kurwa, ciekawe, nie? Tylko mnie to ciekawi? Nie było tematu. Nie było tematu. Wcale nie jestem psycholem, spokojnie. Chociaż. Who knows? Who knows? W końcu gramy w to, nie? To tak różnie bywa. Dobra, mamy użyć tego, co jest w domu, ale powiem wam, że osobiście nie wiem, czego możemy użyć. No co, blendera? Jakie to jest chore, ja pierdolę. Wlepasz organy waszych rodziców i odpalasz na maksa. Wychodzi z tego jakiś smoothie, kurwa. Całe wylewasz do zlewu. No i proszę, po problemie. Super, teraz pozbądź się tego, co jeszcze zostało. Twoje wsparcie jest dzisiaj niewyobrażalne, nie? Obdzierasz mięso z kończyn. Zdobywasz krojone mięso. Oskorowujesz twarze. Zdobywasz dwie twarze. Dwie czaszki. Co mam zrobić z twarzami? Może maski? Nie wiem. Może wrzuć do kominka. A co z czaszkami? Potem coś z nimi zrobimy. Z nimi i z resztą kości. Dobra, to smoothie. Ja pierdolę, co tu się dzieje? O, możemy spalić te ciała. Zupełnie jak podczas kremacji. To niemożliwe, żeby temperatura dosięgała takiego poziomu jak tam. Patrz i ucz się. Wieszasz zwłoki w kominku.
Andrew przywraca oczami, ale rozpala ogień. No popatrz, miałem rację. Nic się nie dzieje. Kurna, poczekaj chwilę. To nie zadziała. Ale za to zgłodniałam. Zostawmy to tak na chwilę. Dorzucasz twarze do kominka. Ja pierdolę. To jest dramat. To co, lodówka? Nie? Coś było. No tu. O, wiem! Ugotujemy z nich zupę. Dorzuć trochę warzywek, trochę przypraw, a resztę wywalimy do śmieci. Jaką resztę? A jak myślisz? Głodna jestem. Rób co chcesz. A czego się, z czego się robiło tamtą zupę? Tam leży książka. Idź i się dowiedz. Przepraszam, że za oczekiwanie od ciebie pomocy. Mięso, ziemniaki, marchew i cebula. Wszystko kroisz i wrzucasz do garnka. No i proszę, dziękuję. Wiedziałem, że to zapamiętasz. Kujonie. Nie ma za co. No nie mówcie, kurwa, noż. Naprawdę. Naprawdę. Wy obrzydliwce. Ziemniaki. No, nie zbierasz ziemniaczków? No, nie rozumiem. Mięso, ziemniaki, marchew i cebula. Wszystko pociachaj i wrzuć do garnka. No dobra, no ale to co, teraz dopiero możemy iść? No nie. Zdasz ich rządki. No logiczne, logiczne. Dobra, mamy wszystko. Nie mam wszystkiego. Czekajcie, co tam było? Mięso, ziemniaki, marchew i cebula. Nie, no wszystko mamy. No tylko trzeba pociachać. Nie wiem, czemu nie mogę pociachać. Why? I co jest? Nie masz jeszcze wszystkich składników. No, jak to? O, nie było po prostu symbolu. To jest ziemniaki, cebula, marchew. No popatrz, o wiele lepsze od twojej. Teraz, czy jeszcze czymś mieliśmy się zająć? Zupa się gotuje. Myślisz, że zupa jest już gotowa? Już? Kolacja gotowa. Ja też jem? Oczywiście, to raczej ostatnia gotowana kolacja. Nie jesz? Nie widzę powodu. Jeżeli jesteś głodna, to masz tam ogródek. A nie chcesz być potężniejszy? Że co? Dobra, daj pomyśleć. Dobra. No to tak, ludzie są na górze łańcucha pokarmowego, nie? Więc jeżeli zjemy człowieka, jesteśmy nad nimi w łańcuchu. To tak nie działa, ale niech ci będzie. Czyli... tak teraz wygląda twoja dieta. Ofiarujesz ludzi, a potem ich zjadasz. Dalej nie rozumiesz. Dobra, jeszcze raz ci wytłumaczę. Nie muszę rozumieć, jeżeli wiem, że tak będzie. Ale to i tak ja będę za to odpowiadał. Jeżeli zjadam kogoś, to tak jakbym zjadała jego całe życie. Zjadam wszystko, o czym myśleli i co czuli. Jeżeli dałabym radę wyciągnąć z tego jakąś moc, byłabym potężna. A czy ta twoja moc opuściłaby cię razem z ich ciałami? Nie, to tak jak z normalnym jedzeniem. Wszystko co ważne zostaje. Skoro tak myślisz, kompletnie tego nie czaisz. Nawet gdyby tak to działało, po co mi czyjeś wspomnienia? Nie chcę być tak jak mama i tata. Tych to ja spuszczę jak najdalej w toalecie. nareszcie. Nic. No dobra. Chyba z mięsem sobie poradziliśmy. Jak mogliśmy. Ale coś trzeba jeszcze zrobić z tymi kośćmi. Najpierw to ja muszę się pozbyć tej zupy. A ja posprzątam kuchnię. No nie mówcie, że co, kibelek?
Dobra, moi drodzy, myślę, że to będzie na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Grał dla was Shiro. No i co, widzimy się w następnych odcinkach z The Coffin of Andy and Layli. Nie wiem, ile tej gry zostało, więc możliwe, że będziemy cofać się do innego zakończenia i po prostu zobaczymy, jakie będą subtelne różnice w dalszych po prostu częściach. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!